W ramach obchodów Dnia Niepodległości oraz 30. rocznicy podpisania w Santiago de Compostela przez Jana Pawła II aktu europejskiego, symbolicznie wskrzeszającego pielgrzymowanie drogami jakubowymi, Bractwo Świętego Jakuba Apostoła Sinoradza zorganizowało 10 listopada pieszą pielgrzymkę niepodległości polskim szlakiem jakubowym ze Szczyrku do Sinoradza. Jako pierwszy pielgrzymów odprawił proboszcz sinoradzkiej parafii ksiądz Stanisław Pindel, błogosławiąc im na drogę. Kolejnego błogosławieństwa pielgrzymom udzielił proboszcz parafii świętego Jakuba, apostoła ze Szczyrku, ksiądz Andrzej Lorantz, który dzień wcześniej wrócił z pielgrzymowania po hiszpańskich drogach świętego Jakuba apostoła, gdzie pokonał pieszo znaczną część trasy portugalskiej. Idąc szlakiem świętego Jakuba apostoła, pielgrzymi dotarli do sanktuarium Matki Boskiej Wskrzeszycielki i Królowej Polski na Górce. Tu również pielgrzymi zostali bardzo serdecznie przyjęci i pobłogosławieni na dalszą część trasy przez jednego z księży salezjanów. Pielgrzymka, której sprzyjała piękna pogoda, zakończyła się około godziny 18 w kościele w Sinoradzu. Po indywidualnych modlitwach pielgrzymów ksiądz proboszcz zaprosił strudzonych pielgrzymów na posiłek.